Cześć. Równo 2 tygodnie temu zostałem potrącony. W wyniku wypadku doznałem wstrząsu mózgu, uszkodzeń biodra oraz nadgarstka i pomyślałem, że może być to doskonały pretekst do tego, żeby nagrać Wam trening medyczny, którym się posługuję do tego, żeby odzyskać w pełni zdrowie. Trening jest przeprowadzony w taki sposób, żebyście mogli spokojnie do niego dołączyć. Potrzebujecie wyłącznie kawałka podłogi oraz matę. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Zaczynamy. Zaczynamy od rozgrzewki. W tym wypadku, ponieważ głównymi segmentami, które mnie najbardziej interesują, będzie moja szyja, nadgarstek i biodro, to na tej części ciała się skupiam, aczkolwiek będą to rozgrzewki takie nieco bardziej globalne, pozwalające spokojnie przygotować resztę ciała do treningu. Wszystkie te rotacje mają na celu nie tylko odpalenie stawów i przygotowanie ich do pracy, ale także jest to taki swego rodzaju body scan, który pozwala stwierdzić, z jaką sprawnością danego dnia mamy do czynienia, czy być może będzie trzeba zmodyfikować nieco swój plan treningowy pod dyspozycję danego dnia. Pamiętajcie, że zwykle wystarczy na przykład gorzej przespana noc albo wypita mniejsza ilość wody do tego, żeby okazało się, że mobilność danego segmentu nie będzie taka, jakiej byśmy się spodziewali. Po sprawdzeniu odcinka szyjnego kręgosłupa w płaszczyznach, które mi tutaj przyszły do głowy, przechodzimy do ruchów nieco bardziej globalnych. To ćwiczenie zwane kołyską ma na celu w tym wypadku przeskanowanie dyspozycji nadgarstków, biodra, stawów kolanowych, no i pozwala mi stwierdzić, jakiego typu ruch będzie potrzebny do tego, żeby przeprowadzić sobie tę sesję treningową nieco bardziej wydajnie. Po wykonaniu 5 powtórzeń, a zwykle na 5 powtórzeniach każde ćwiczenie kończę, wchodzę jeszcze w rotację, taką rozluźniającą, bo poczułem mocniejsze spięcie tutaj w rejonie grzbietu. Teraz nieco większe skupienie na nadgarstku. Jak dobrze wiecie, tutaj ta część ciała wymaga większego skupienia, większego zaangażowania. Zaczynam od dosyć obszernych okrążeń w pozycji neutralnej dłoni. Staram się trzymać palec wskazujący skierowany do przodu, palce szeroko rozstawione i na tyle, na ile mnie puści nadgarstek, na tyle wychodzę do przodu. Następnie odkręcam dłonie na zewnątrz o 90 stopni i ruchem przód, tył rozgrzewam nadgarstki. Po 5 powtórzeniach zmieniam płaszczyznę ruchu, zostawiając to samo ułożenie dłoni i przemieszczam się z boku na bok. Jeżeli kłęby kciuka będą się odrywać, to się w ogóle tym nie przejmujcie. Staram się właśnie zginacze palców w ten sposób nieco mocniej poodpalać. Po 5 powtórzeniach na stronę odkręcam dłonie o kolejne 90 stopni i znowu kołyską przód, tył. Staram się aktywnie poprawić tutaj fleksję tego obszaru. Zostawiam sobie pozycję neutralną i tym razem poprzez zgięcie nadgarstków przygotowuję do pracy. Wkręcacie sobie następnie dłonie do środka i podobną kołyską rozciągamy te zewnętrzne części przedramion. Ćwiczenie rzadko wykonywane, możecie się zdziwić, ile dobrych rzeczy się dzieje. Następnie przechodzimy do zgięcia dłoniowego, czyli tym razem dłoń wędruje grzbietem na ziemię. Druga ręka pozostaje w normalnym ułożeniu, żeby się troszeczkę odciążyć. I kołyską, a następnie zgięciami palców przygotowujemy się do zgięć dłoniowych. Całość oczywiście powtarzamy na drugą stronę. Nie forsujcie żadnych ruchów,
Jeżeli trzeba, pracujemy raczej z zachowaniem jeszcze delikatnego zapasu. Określiłbym, że pracuję tutaj w każdym z tych ćwiczeń tak na 80%. Nie szukam też bólu w tych ruchach. Staram się pracować po prostu na tyle świadomie, żeby przed pojawieniem się bólu ruch zatrzymać. Teraz obręcz barkowa, czy też kompleks ramienno-łopatkowy. Obszerne krążenia, 5 kółeczek w jedną stronę, w drugą. Koniecznie spróbujcie tego ćwiczenia, bo jest ono zadziwiająco trudne i wielu osobom sprawia dosyć duże problemy. Następnie kręgosłup, staram się wprowadzać go w dużą fleksję i dużą ekstensję, prowadząc ruch po okręgu, zataczając w powietrzu taki okrąg. Pamiętajcie o tym, że głowa jako przedłużenie odcinka szyjnego kręgosłupa również bierze udział w ćwiczeniu, więc nie zostaje w jednej pozycji, tylko zmienia się raz do fleksji, raz do ekstensji. Dobrze. Część właściwa naszego treningu. Ustawiam zegar na 20-minutowy EMOM, co oznacza, że co minutę zegar będzie mnie informował o przebiegu czasu. I każdy z tych ćwiczeń będziemy wykonywać przez 60 sekund. Nie przejmujcie się liczbą powtórzeń. Nie liczcie liczby powtórzeń pod kątem tego, czy wykonywaliście ją tyle samo na jedną i na drugą stronę. Staramy się przede wszystkim pracować bardzo dokładnie, z gracją, szukając przestrzeni w każdym z tych ruchów, w każdym powtórzeniu z osobna. Pracujemy sobie z oddechem, czyli zwykle jedno powtórzenie to jeden cykl oddechowy, spokojne wydechy, wszystko przez nos. No i z dużą taką uważnością przypatrujemy się temu, na co pozwala nam nasze ciało. W tym ćwiczeniu, tak zwanych dziewięćdziesiątkach, zbliżam sobie pępek do kości udowej, starając się generować jak największe zgięcie w biodrze i po 30 sekundach zmieniam kierunek ruchu. Po minucie to samo na drugą stronę. Nie zdziwcie się, jeżeli jedna strona będzie odpowiadać gorzej niż druga. No i zwykle będziecie pewnie bardzo podświadomie zaczynać od tej, w której czujecie się bardziej komfortowo. Nie ma w tym nic nienormalnego, nienaturalnego. Oczywiście staramy się dążyć do tego, żeby przywrócić balans między jedną a drugą kończyną. Widać wyraźnie, że to lewe biodro nieco bardziej zblokowane. Na pewno jest tutaj więcej pracy do zrobienia przede mną. Po minucie przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Wracamy z 90 na drugą stronę i takim ruchem spinającym staramy się prowadzić ciało do zgięcia w kierunku nogi zakrocznej. A jeżeli trzeba, możecie sobie przytrzymać drugą nogę, tak żeby kolano nie uciekało z ziemi, żeby tą rotację zewnętrzną nieco pogłębiać. Praca przez minutę, praca z wydechem. Dobrze jest po pełnym takim naciągnięciu tej pozycji wstrzymać ruch na sekundę. I zmiana strony. Z tą stroną, jak już wspomniałem, mam nieco większe problemy, co wyraźnie widać. Sylwetka będzie bardziej pochylona, ruch będzie zdecydowanie krótszy. Moja praca na lewym kolanie, jeżeli chodzi o jego przytrzymanie przy ziemi, jest zdecydowanie większa.
mam zdecydowanie taki ambiwalentny stosunek do tego ćwiczenia. Co nie znaczy, że należy go unikać. Zwykle też zaczynam swoją sesję od ćwiczeń, które sprawiają mi największy problem, do których potrzebuję nieco więcej sił witalnych, żeby wykonać je z większą uważnością. Kolejne ćwiczenie to wyciąganie nogi zakrocznej przed siebie. Nie spieszcie się też z tym ruchem, starajcie się wykonać go maksymalnie poprawnie. Na tyle, na ile się da, trzymamy plecy prosto. Na tyle, na ile się da, po wyciągnięciu nogi zakrocznej przed siebie staramy się usiąść na obu pośladkach. To jest moja lepsza strona. Teraz przypatrzcie się temu, co będzie się działo na drugą stronę. Zdecydowanie widać, że na tym biodrze jest większa. Jest bardziej pozamykane, jest większa. Taka luka mobilności. Ciężko jest tutaj odłożyć ten drugi pośladek na ziemię. Co nie powinno też być dla Was jakimś tam powodem do tego, żeby przed danymi ćwiczeniami uciekać. Raczej staramy się ich trzymać i fakt, że stanowią dla nas takie duże wyzwanie, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że bardzo tych ćwiczeń potrzebujemy. Następnym rozbudowaniem tego ćwiczenia jest płynne przechodzenie z jednej dziewięćdziesiątki do drugiej poprzez przeniesienie nóg. Celem jest zmniejszenie tutaj tego balansu tłowiu na tyle, na ile to możliwe, tak żeby pracować z samego biodra, i do tego celu dążymy. Wytrwale, cierpliwie. Po tej minucie, która trwała całą wieczność, tym razem zmieniamy dziewięćdziesiątki poprzez przerzucenie nóg z jednej pozycji w drugą. Tutaj stosuję pewną regresję polegającą na tym, że podpieram się rękoma, ale dodajemy za to jeszcze taką rotację tłowia ku nodze wykrocznej, która generuje nieco więcej przestrzeni w biodrze do tego, żeby te dziewięćdziesiątki w miarę upływu czasu stawały się nieco bardziej komfortowe. Kolejne ćwiczenie, którego nienawidzę i kocham. Po tej minucie staramy się przerzucać nogi z pozycji jednej dziewięćdziesiątki do drugiej, ale tym razem bez przemieszczania tłowia. Czyli na tyle, na ile pozwoli Wam Wasze ciało, trzymacie tułów cały czas skierowany w tą samą stronę. No i cudownie by było przy tym ruchu trzymać pośladki przy ziemi. Tutaj, jak widzicie, ja sobie przechodzę tak z jednego półdubka na drugi. Może uda się kiedyś nagrać następne wideo, kiedy już tego ruchu nie będzie.
Forma, którą dzisiaj widzicie, jest formą ekstensywną, czyli przez tą minutę staram się wypracować dosyć dużą objętość powtórzeń. Natomiast można też ten trening zrobić bardziej w kierunku jakościowym, czyli bardzo powolutku, centymetr po centymetrze zmieniać pozycję, wtedy zdecydowanie tych powtórzeń będzie mniej. Tym razem skupiam się bardziej na pachwinach, na stawie skokowym, z pozycji tak zwanej zeiza, czy też siadu japońskiego, czyli pozycji, w której siedzimy na piętach w zgięciu podeszwowym stopy. Wychodzę sobie cały czas tą samą nogą do pozycji wykrocznej i sięgam przed siebie tyle, ile puści mnie moja pachwina. Zwróćcie uwagę na to, żeby pięta nogi wykrocznej nie odrywała się od ziemi i żeby tułów nie pochylał się do przodu. To, na czym głównie się tutaj koncentruję, to sygnały, które docierają z mojej pachwiny nogi wykrocznej. Po minucie zmiana strony. To jest ta strona obita, więc tutaj zdecydowanie ten ruch będzie krótszy. Ciągle jest tam krwiak, ciągle mam zawalone układ chłonny, więc jakby ten ruch jest mi bardzo ciężko wykonać w większych zakresach przez taką blokadę mechaniczną. Z drugiej strony muszę stwierdzić, że to ćwiczenie bardzo szybko przyspieszyło regenerację. Wracamy do pozycji końcowej poprzedniego ćwiczenia i tym razem robimy tak zwany open book, polegający na tym, że wykonujemy sobie rotację tułowia w pozycji wykrocznej na tyle, na ile puści nas nasze ciało. Oglądam ten film z perspektywy 2 dni i po 2 dniach zdecydowanie ten ruch się zwiększył, jeżeli chodzi o rotację w kierunku nogi wykrocznej. To oznacza, że tutaj te zginacze biodra na mojej prawej nodze są już w dużo lepszej kondycji. Zobaczymy zaraz, jak to wygląda na drugą stronę. Starajcie się tutaj też ten ruch wykonywać w miarę siłowy i kontrolowany sposób, tak żeby uniknąć takich szarpnięć, czy też wyjść takich sprężynujących, które odciążają nam układ mięśniowy i bardziej przenoszą pracę w kierunku powięzi. Tutaj strona wygląda troszeczkę lepiej, no ale to akurat nie ucierpiała w wypadku. Ona ucierpiała z braku i zainteresowania przez dłuższy czas treningów siłowych. Ćwiczenia, których znowu szczerze nienawidzę. Pierwsze to jest znowu taka forma kołyski, w której z pozycji wykrocznej, trzymając ręce cały czas na ziemi, staramy się wycofać biodro, prowadząc nogę wykroczną do wyprostu i wracając, pchamy biodrem przed siebie tyle, ile się da, żeby wyraźnie poczuć pracę w pachwinach. Wyraźnie możemy tutaj zaobserwować, że to biodro jest nieco zblokowane. Kompensacja w odcinku lędźwiowym jest takim wyraźnym sygnałem, że trzeba nad tym biodrem mocniej pracować.
Żeby nieco tą pachwinę tam obudzić, tym razem robimy sobie zejścia łokciem w kierunku ziemi. Mam nadzieję, że za jakiś czas zejdę tym łokciem faktycznie do gleby. Staram się prowadzić łokieć po piszczeli. Następnie wchodzimy sobie do pełnej rotacji zewnętrznej, tak żeby sięgnąć dłonią w kierunku sufitu. Trzecie ćwiczenie w tej samej pozycji wykrocznej. Tym razem staram się, nie odrywając rąk od ziemi, wyprostować obie nogi. I na tą stronę wygląda to jeszcze jako tako. Natomiast zobaczcie, co się wydarzy na drugą stronę za kolejne 3 minuty. Tu się poczułem nieco lepiej, więc już przeszedłem na pełną dłoń, tak zwanego koszyczka. Pozwala to nieco obniżyć całą sylwetkę, przez co wchodzę w większe zakresy. No i czas na drugą nogę. Wszystkie trzy ćwiczenia powtarzamy. Zaczynaliśmy od tego, że w pozycji wykrocznej była kołyska. Prowadzimy nogę wykroczną do wyprostu, następnie pchamy biodro mocno przed siebie. Tutaj większy akcent idzie na nogę kontuzjowaną, więc jakościowo widać dużą różnicę w porównaniu do poprzedniej nogi. Jak już wspomniałem, często w waszym ciele zauważycie, że są zdecydowane różnice między lewą a prawą stroną. U mnie też taka różnica, szczególnie w tym ćwiczeniu, jest bardzo widoczna. Dzięki temu, że tutaj pachwina nieco lepiej reaguje na rozciągnięcie, jestem w stanie zejść łokciem do samej ziemi. I po minucie trzecia forma w tej samej pozycji, a mianowicie wyjście kołyską do wyprostu obu nóg. Ale trzeba się do tego zebrać psychicznie, łyk wody. Czasami łapię się na tym, że wykonuję ruch nieco zbyt dynamicznie, podświadomie szukając ominięcia tych trudnych dla siebie faz ruchu. Wtedy zaczynam zwalniać. No różnie to bywa. Pamiętajcie, że perfekcja jest czymś ulotnym i w zasadzie nieosiągalnym, więc z powtórzenia na powtórzenie starajcie się pracować coraz lepiej. Czasami dochodzi do tego, że się delikatnie rozkojarzę, pomyślę o czym innym. I wtedy ten ruch nie wygląda tak, jakbym chciał, albo nie idzie w tym kierunku, na którym mi zależy, no ale po chwili
i takiej delikatnej wewnętrznej reprymendzie staram się wrócić do normalnej pracy. Dobrze. Teraz w pozycji kłócnej, nie odrywając rąk od ziemi, dociągam sobie kolana do ziemi i wchodzę w kłód tyle, ile mnie puści staw kolanowy i staw skokowy. Szukajcie zawsze przestrzeni. No teraz, no już z perspektywy 2 dni mogę stwierdzić, że wygląda to już dużo lepiej. I mam nadzieję nagrać za jakieś 6 miesięcy powtórkę tego treningu, która, mam nadzieję, pokaże progres, jaki udało mi się zbudować. Dziękuję Wam bardzo za wspólny trening. No na końcu delikatny shake, taki, żeby rozluźnić jeszcze całe ciało z tego napięcia. To była moja druga sesja treningowa tego dnia, potem jeszcze wszedł trening siłowy. Dziękuję, no i do zobaczenia.